Dzień dobry. Urząd Skarbowy. My w sprawie podatku za psa. Ja nie mam psa. Oto miska. Ozdoby. Żona urządzała mieszkanie. A ta smycz? To moja i żony. Uwielbiamy takie zbrychne gierki. A to jedzenie dla psa? To moje. Bardzo zdrowe. Zero sztucznych dodatków. Same mięso. Przepyszne. A ta szczotka? Też moja. To chyba przez nią tak usieje. Szampon na błyszczącą sierść? Na plecach to mi włosy teraz tak błyszczą. Mogę pokazać, nie ma problemu. A ta kość? Najlepszy sposób na zdrowe zęby. A te zdjęcia? To pies sąsiada. Którego sąsiada? Nazwisko. To w telewizji. No właśnie. Nie zapłacił pan opłaty radiowo-telewizyjnej. Cześć wam, witam was w drugim odcinku MZW Show. Na początku chciałbym odpowiedzieć na wszystkie wasze maile. Ale niestety nikt nic nie odpisał. A teraz anegdota mężczyzny przepięknej urody. Przed wami anegdotka od Tomasza Jachimka. Szanowni państwo, od dłuższego czasu wyznaję taką teorię, że 50% powodzenia w występach estradowo-artystycznych zależy od zapowiedzi konferansjera. Moja przygoda z konferansjerem jest następująca. Otóż jako młody, nieopierzony estradowiec stoję za kulisami w Nowym Dworze Mazowieckim i za paręnaście sekund ma się rozpoczynać mój występ dla wojska. Na widowni siedzi z 80 szeregowców i pytam się organizatorów, przepraszam pana najmocniej, czy ktoś mnie będzie zapowiadał. Na co pan kapral mówi tak i to będę właśnie ja. I wychodzi kapral na scenę i mówi do tych szeregowców zdanie następujące. Za chwileczkę przed państwem wystąpi satyryk Jachimczyk. Jeżeli będzie śmieszne, to się śmiać, a jeżeli nie będzie śmieszne, to klaskać. Przed wami Jachimczyk. Ja wychodzę i jest burza brak. Dziękuję bardzo. No, zapowiedzi to przed występem czasami bardzo ważna sprawa. Kiedyś zapowiadał mnie Andrzej Poniedzielski. Ja przed występem podszedłem do pana Andrzeja i mówię, panie Andrzeju, czy dałby radę, bo tu jest napisane Marcin Wojciech, żeby pan zapowiedział mnie całym moim pseudonimem, czyli Marcin Zbigniew Wojciech. On mówi, okej, nie? Wyszedł na scenę i mówi, szanowni państwo, za moment przed wami młodzieniec Marcin Zbigniew Wojciech powiedział, żeby nie zapowiadać go samym Marcin Wojciech. Czują państwo różnicę? A jedna z najgorszych zapowiedzi, którą miałem, kiedyś występowałem dla harcerzy. No i była taka dziewczyna, która zapowiadała mi, wszystko jej się myliło, nazwy drużyn, chówców, wszystko po kolei. Czytała z kartki, była zestresowana. I ta dziewczyna w pewnym momencie zapowiada mnie i mówi tak. A teraz, drodzy druhowie, druhny, przed wami kabareciarz, który rozbawi was do łez, występował w telewizji, przed wami. I tu jej się troszkę pomyliło. Powiedziała zamiast Marcin Wojciech, Marcin Wójcik. Ten z Ani Mru-Mru. A ludzie tak patrzą po sobie. Wow, wow, skąd oni go wzięli na występie dla harcerzy? A ta dziewczyna, a nie, przepraszam,
Jednak Marcin Wojciech. I słyszę tylko na publice takie. Nie jest łatwo być komikiem. Kiedyś miałem sytuację, że w prima aprilis 1 kwietnia pech chciał, że rozciąłem sobie nogę tak, że z tej nogi zaczęła lecieć mi krew. O stolik, taki szklany. Dzwonię do pierwszego krumpu, mówię, stary, proszę, zawieź mnie szybko na Bogotowie, bo mi leci krew z nogi. A kumpel, tata, prima aprilis Marcin, na razie, trzymaj się, siemanko. Dzwonię do następnego kumpla, opowiadam mu tą samą sytuację. Marcin, co ty, nie dam się nabrać. I naprawdę leciała mi krew z nogi i nikt nie chciał mi uwierzyć w to, że naprawdę potrzebuję, żeby ktoś mnie zawiózł do szpitala. W końcu udało mi się dotrzeć do tego szpitala. Czekam w tej przychodni, czekam na SOR-ze. W końcu w kolejce udało mi się przepchnąć, wchodzę. Pielęgniarka patrzy i tak, ho, 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 będzie do szycia. Ja mówię, wie pan co, no spodziewałem się. Tylko wie pan co, bo my mieliśmy teraz ciężki weekend i brakło nam już środków przeciwbólowych. No tak, pięknie. Polska służba zdrowia, ach. No i co teraz? Wie pan, no są dwie opcje. Albo jedzie pan do najbliższego szpitala w Raciborzu, albo szyjemy na żywca. A ja już wiecie, tak zmęczony tą sytuacją mówię, a szyj pani na żywca. A ta pielęgniareczka do mnie, prima aprilis, żartowała. Zawsze dziwiłem się znajomym, którzy w kółko opowiadają o swoich dzieciach. O pieluszkach, o czkawkach, o ciąży. Pokazują zdjęcia. Do kogo bardziej podobny? Do mamusi czy do tatusia? Moim zdaniem do Pąki Michelin. Dzisiaj sam jestem ojcem. I co ja mogę wam powiedzieć o byciu tatusiem? Dlaczego moje dzieciaki są lepsze? Bo nie trzeba ich przewijać. Nie pyskują. Nigdy nie będą brały narkotyków. Nigdy nie powiedzą mi, że to nie ja jestem ich prawdziwym ojcem. Nigdy, ale to nigdy, nie wejdą w historię komputera, żeby zobaczyć, na jakie stronki wczoraj w nocy wchodził ich tatuś. A poza tym, zawsze mogę zostawić ich w domu na 2 dni, a na wakacje zabrać w klatce. Spotkałem się też z krytyką znajomych, którzy nie mają dzieci. Ale nie jestem na nich zły, tylko mówię, będziesz kiedyś ojcem i zrozumiesz to uczucie. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 1000 łapek w górę, wrzucę kolejny filmik o tym, jak zrobić wegetariańskie klopsiki dla dzieciaków oraz jak dla nich uszyć maseczki. Powiedz, ta-ta. Ta-ta. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Kochajcie mnie na Instagramie, polubcie mojego Facebooka, subskrybujcie na YouTubie, podbijajcie moje aukcje na Allegro, przypnijcie mi pineskę na Pinterestie, szukajcie mojego duszka na Snapchacie, muskajcie mnie po plecach, komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu.